parafia Trójcy Przenajświętszej w Morągu. 6 czerwca 1999 roku dekretem księdza biskupa doktora Andrzeja Śliwińskiego, biskupa elbląskiego, erygowana została parafia Trójcy Przenajświętszej. W dekrecie napisano: dla uwielbienia Trójcy Przenajświętszej oraz upamiętnienia wizyty apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w diecezji elbląskiej, w Wigilię Wielkiego Jubileuszu roku 2000, w którym szczególnie wielbimy Boga, eryguje parafię pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Morągu. Granice i terytorium nowo powstałej zostały wydzielone z parafii świętego Józefa, dodatkowo przydzielono kilka wiosek. Dekret wszedł w życie miesiąc później, 1 lipca 1999 roku. Dzięki staraniom dziekana księdza prałata Walentego Szymańskiego parafia otrzymała ziemię pod budowę kościoła i domu parafialnego. Zadanie tworzenia parafii i budowania kościoła zostało powierzone księdzu Zbigniewowi Ciapale. W niedzielę 18 lipca 1999 roku z kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła został przeniesiony krzyż, który poświęcono i postawiono na placu parafialnym. Tego samego dnia została odprawiona pierwsza msza święta. Już 3 października 1999 roku odprawiono mszę świętą w kaplicy powstałej na czas budowy kościoła. Prezbiterium stanowiło serce ołtarza papieskiego z wizyty Jana Pawła II w Elblągu. Dzieło powstawania parafii zawierzono Matce Bożej, dlatego też pierwszy obraz, jaki znalazł się w kaplicy, poświęcony był Matce Bożej Nieustającej Pomocy. Również w tym miejscu został złożony kamień węgielny pod nowy kościół, który poświęcił Jan Paweł II. 18 maja 2000 roku rozpoczęto budowę plebanii. Jej poświęcenie nastąpiło 6 grudnia 2001 roku. Projekt i architekturę świątyni powierzono Józefowi Żołądkowiczowi i Wandzie Gołąbek z Olsztyna. Trzeba zaznaczyć, że pan Józef w 2006 roku został odznaczony krzyżem komandorii świętego Sylwestra Papieża, przyznawanym przez Ojca Świętego za zasługi osób świeckich dla Kościoła. 10 kwietnia 2002 roku zostało wydane pozwolenie na budowę kościoła. Poniedziałek 22 kwietnia po mszy świętej o godzinie 7 rano rozpoczęły się prace przy budowie. 6 czerwca 2004 roku, w 5. rocznicę wizyty Jana Pawła II w diecezji elbląskiej, biskup Jan Styrna wmurował kamień węgielny. Pierwsza msza święta w murach nowego kościoła została odprawiona 22 października 2006 roku. Ostatnia msza święta w kaplicy została odprawiona 21 grudnia 2007 roku o godzinie 6:30. Tego samego dnia w kaplicy pozostał tylko Najświętszy Sakrament i po wspólnej modlitwie procesyjnie został przeniesiony do nowego kościoła. 22 grudnia 2007 roku biskup elbląski Jan Styrna podczas mszy świętej poświęcił świątynię. Ostatecznie kościół konsekrowano 21 maja 2016 roku.